Był człowiekiem nauki, niezapomnianym przyjacielem studiującej młodzieży. Surowy dla siebie i uczniów. Miewał chwilę nieopisanej serdeczności, gdy przebywał wśród młodych. Topniała wtedy zewnętrzna oschłość, uśmiech rozjaśniał mu twarz, a z piersi płynęła w świat prześlicznym tenorem rodzima polska piosenka. Tak w 1946 roku wspominał profesora Stanisława Pawłowskiego jeden z jego asystentów. O jego wielkich zasługach dla polskiej geografii czy Uniwersytetu Poznańskiego wiadomo od dawna. Wątek zamiłowania Pawłowskiego do śpiewu nie jest jednak szeroko znany. Jeszcze w pamięci mam Karłowicza właśnie wieczór wigilijny, to zawsze przy fortepianie siostra grała, ojciec śpiewał Karłowicza. Był osobą niezwykle towarzyską, o wysokim poczuciu humoru, osobą bardzo inteligentną. Wieczory, tak jak wiemy z przekazu, wypełniały spotkania z różnymi piosenkami w charakterze turystycznym, a profesor zawsze dominował swoim głośnym tenorem. Już dziecinne lata nasze jam do czarnych skał, ognisteczko biegłem na przepaście, będzie ptasze lał. Kochaliśmy go bez granic za surowy i sprawiedliwy osąd naszych chwiejnych dróg w nauce i w życiu, za sentyment dla rodziny i spraw wyższych aniżeli proste przyjemności. Kochaliśmy go wreszcie wszyscy dla niego samego. To dalszy fragment wspomnień jego asystenta. Z opisu jednej z uczennic profesora dowiadujemy się, jakim był on nauczycielem. Profesor uczył mnie Polski. Chciał mi ją dać całą, ze wszystkim. Wykazywał niespożyty entuzjazm, który przelewał w młode dusze swoich uczniów. Profesor Pawłowski po zakończeniu studiów pracował w szkole i prawdopodobnie okres pracy w szkole był inspiracją do jego późniejszych studiów w zakresie dydaktyki geografii. Jeżeli chodzi o kontakt z uczniami, był profesorem wymagającym. Kochał młodzież i starał się ją zrozumieć. W swoim przemówieniu rektorskim w roku 1932 mówił: leży już w naturze młodzieży, że pragnie tworzyć świat nowy, a pociąga ją najwięcej to, do czego najmniejszy posiada prawa. Wiemy, że błądzicie i błądzić będziecie. Obowiązkiem naszym, obowiązkiem profesorów, jest dbać, aby błędy wasze były jak najmniejsze, aby wam wskazać właściwe drogi. Był człowiekiem prostolinijnym i uczciwym. Będąc wymagającym od siebie, oczekiwał przestrzegania pewnych norm postępowania u innych. Profesor podporządkował wszystko pracy naukowej. Znam to jeszcze z opowiadań uczniów profesora, przede wszystkim profesora Krygowskiego, który był moim mistrzem, ale był także bliskim współpracownikiem profesora Pawłowskiego. Stanisław Pawłowski urodził się 16 marca 1882 roku w rodzinie mieszczańskiej w Dębowcu koło Jasła, w znanym ośrodku patriotycznym o wysokich aspiracjach kulturalnych i społecznych. Ojciec był związany z tą miejscowością bardzo głęboko, ale uważał, że to jest miejscowość, z której można i trzeba wyjść. Nie? I dawał za przykład swoją osobę, że pochodzi z Dębowca, ale w zasadzie znany jest w świecie. Pawłowski nie miał łatwego dzieciństwa. W wieku 13 lat stracił matkę. Jego ojciec pracował jako kupiec wędrowny. Większość czasu spędzał więc poza domem. Miał parę koni, wóz i ładował, powiedzmy, tam płótno i koronki i objeżdżał parafię cały Małopolski. Nawet podobno trafiał na Węgry od czasu do czasu. Przyjeżdżał tylko do domu, żeby zasiać, żeby zrządź i praktycznie biorąc w tym domu go nie było. Stanisław od wczesnych lat młodzieńczych był więc zdany na samego siebie. Uwielbiał spacery i wędrówki. Pokochał polskie góry. Ojciec właściwie z domu, no trudno powiedzieć, ale można to nie ująć takim jednym słowem, uciekał, nie?
bo i wtedy chodził bardzo dużo, powiedzmy, zarówno w Karpatach. Kiedy profesor Pawłowski był młodym człowiekiem i chodził do szkoły, to często trasę z Dębowca do Jasła, która przez góry prowadziła, pokonywał pieszo, no co było zrozumiałe. I on takie wspomnienia zamieścił, że jak szedł w te ukochane góry z Dębowca do Jasła, to najbardziej szczęśliwy się czuł wówczas, kiedy świeciło słońce, była pogoda, a w kieszeni miał garść bobu. Trasę Dębowiec-Jasło znał na pamięć, ponieważ uczył się w gimnazjum w Jaśle. Tam też zdał maturę. W trakcie wielu samotnych wędrówek górskich, w tym pełnym zapału i odwagi młodzieńcu, dojrzewał przyszły geograf. Z tymi wyprawami wiąże się pewna anegdota. Jak chodził po pilninach, to zbierał kamienie, które były otoczaki z łożyska jakiejś rzeki, z Dunajca prawdopodobnie, nie? I zapisywał, gdzie ten kamień został znaleziony, bo nie bardzo sobie mógł wyobrazić, skąd on się tam wziął, tak? W górach, na pewnej wysokości od rzeki, nie? A się okazało, że jego brat przed wyjściem w góry poszedł na Dunajec, wziął kilkanaście kamieni, włożył do kieszeni i ojcu podrzucał w górach. I to, co wyniósł w góry, to ojciec zniósł na dół. Mimo zamiłowania do pieszych wędrówek, Pawłowski początkowo studiował historię na Uniwersytecie Lwowskim i Wiedeńskim. Uczęszczał na słynne wykłady znanego historyka profesora Bronisława Dębińskiego. W trakcie studiów poznał także wybitnego kartografa i geopolityka profesora Eugeniusza Romera. To on namówił go na studia geograficzne. Profesor miał też ogromny wpływ na ówczesne życie młodego studenta. Był w pewnym sensie mistrzem, ale profesor Romer nie był kartografem. Natomiast ojciec był tą geografią, że tak powiem, związany na ziemi. Nie? Chodził, uczył geografii, uczył jak uczyć geografii. Po ukończeniu studiów Pawłowski początkowo zamieszkał we Lwowie. Pracował jako nauczyciel geografii. Już wtedy zdawał sobie sprawę, że przyszłość geografii kształtującej pogląd człowieka na środowisko zależy od przygotowania merytorycznego nauczycieli. W latach późniejszych założył Instytut Geografii Uniwersytetu Poznańskiego, który wykształcił wielu znakomitych geografów. Niezwykle dużo uwagi przywiązywał do nauczania geografii. Szanował zawód nauczyciela, który był mu bliski, bo sam karierę zaczynał jako nauczyciel geografii w Samborze. Dlatego pomagał geografom, wspierał ich jak mógł. W trakcie studiów i zaraz po ich ukończeniu wiele podróżował. Już w okresie studiów zapoznał się z obszarem Alp. Następnie podróże jego wiodły na obszar Półwyspu Bałkańskiego, a z kolei także Półwysep Skandynawski i Indonezja. W 1918 roku Pawłowski otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk geograficznych. Rok później przyjął zaproszenie rektora Wszechnicy Piastowskiej, profesora Heliodora Święcickiego, do zorganizowania Katedry Geografii w Poznaniu. Z powodu dużej ilości obowiązków naukowych niewiele czasu poświęcał wówczas rodzinie. Jedyna rzecz, której był kontakt z rodziną, to był obiad. Obiad był o godzinie 14 i to mowy nie było, żeby się ktokolwiek na ten obiad spóźnił. Cała rodzina siedziała przy stole i to było, to powiedzmy, nie było dyspensy od tego, tak? Nie było żadnych innych zajęć, żeby nie być na obiedzie. Przez całe swe życie profesor odznaczał się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi. W 1923 roku został wybrany wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, kiedy pan profesor Pawłowski zjawił się już w Poznaniu, zajął on się organizacją krajoznawstwa w naszym mieście.
Praca w PTPN-ie nie przeszkadzała mu w sprawowaniu funkcji dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1932-1933 profesor Pawłowski pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Jako rektor był osobą bardzo zorganizowaną, konkretną, widział bardzo jasno cele, jakie powinien realizować uniwersytet, właściwie określał jego funkcje, a najbardziej istotne, był wielkim demokratą, przejęty sprawami autonomii i samodzielności uczelni. W 1933 roku Senat Uniwersytetu Poznańskiego wybrał go na kolejną kadencję. Profesor nominacji jednak nie przyjął, tłumacząc się złym stanem zdrowia. Wczytując się dokładnie w biografię profesora Pawłowskiego, uważam, że przyczyny zdrowotne były jednym z argumentów, a kolejnym argumentem to była praca naukowa. Trzeba pamiętać, że profesor Pawłowski, ustępując z funkcji rektora, równocześnie podjął zadanie organizacji Międzynarodowego Kongresu Unii Geograficznej w Polsce. W połowie lat 30. ubiegłego wieku profesor Pawłowski na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Warszawie podkreślał, że geografia powinna stać się nauką porozumienia między narodami. Jego odważne, jak na tamte czasy, poglądy spotkały się ze zrozumieniem innych geografów, dzięki czemu 4 lata później został on wybrany wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej. Było to ogromne wyróżnienie, które, pozwolę sobie stwierdzić, wprowadziło polską geografię do geografii światowej. W swoich licznych badaniach naukowych profesor interesował się nie tylko geografią fizyczną, ale także antropogeografią i geografią regionalną. Przeniesiony z Galicji do Wielkopolski znalazł nową dla geografa przestrzeń działania. W 1917 roku, a więc na rok przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości, wydał podręcznik Geografia Polski, w którym zakreślił granice naszego kraju na Dniestrze, Odrze i Nysie Łużyckiej. Opracował też projekt Instytutu do Badań Spraw i Stosunków Polsko-Niemieckich. Do tego dokumentu wrócono po II wojnie światowej, powołując Instytut Zachodni, który działa do dnia dzisiejszego w Poznaniu. W bogatym dorobku naukowym profesora znajduje się około 350 publikacji. Za najważniejsze uważam opracowania monograficzne dotyczące Polesia Południowego, następnie opracowanie dotyczące zlodowacenia polskich Karpat Fliszowych. Jako pierwszy opracował rzeźbę polskiego wybrzeża. Uznawany jest też za twórcę geografii krajobrazowej. Stanisław Pawłowski jest niekwestionowanym twórcą poznańskiej geografii. Od samego początku Wszechnicy Piastowskiej, a potem Uniwersytetu Poznańskiego, tworzył najpierw Katedrę Geografii, potem Instytut Geograficzny. Wszechstronnie rozwijał różne kierunki badań geograficznych. Pod koniec 1939 roku został aresztowany przez Gestapo wraz z grupą profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. Przetrzymywany był w poznańskim Forcie VII. Stanisław Pawłowski przebywał w celi od połowy listopada 1939 do 6 stycznia 1940 roku. Był bardzo pogodny, zrównoważony, spokojny i bardzo dbał o atmosferę w celi więziennej. Codziennie prowadził wykłady dla współwięźniów, wspominając swoje liczne podróże zagraniczne. Te wykłady trwały nie dłużej niż 2 godziny dziennie. Wszyscy więźniowie bardzo na nie oczekiwali i były jasnym punktem w czarnej rzeczywistości obozu koncentracyjnego, jakim był Fort VII w Poznaniu. Profesor Stanisław Pawłowski został stracony 6 stycznia 1940 roku. Do celi, w której przebywał Stanisław Pawłowski, wszedł niemiecki oficer. Odszukał Stanisława Pawłowskiego, sprawdził w aktach jego personalia, wyprowadził z celi i po około 15 minutach dał się słyszeć trzask karabinów maszynowych. Wtedy właśnie zginął Stanisław Pawłowski pod ścianą straceń w Forcie VII.
Następnego dnia więźniowie zauważyli wśród 43 zwłok wrzucanych na samochód wystające spod stosu ciał charakterystyczne żółte buty turystyczne, po których rozpoznano Stanisława Pawłowskiego. Jego prochy najprawdopodobniej znajdują się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Leśnictwie Wypalanki wśród około 2000 Polaków, którzy oddali życie za ojczyznę. Profesor Stanisław Pawłowski od 1969 roku patronuje szkole podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości, w Dębowcu. W Kolegium Majus UAM, w którym do niedawna mieścił się Instytut Geografii, o profesorze przypomina tablica pamiątkowa. Od 2010 roku Pawłowski jest też patronem Kolegium Geographicum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Na tablicy pamiątkowej, którą odsłonięto w 70. rocznicę jego śmierci, wyryto słynne zdanie, które profesor wygłosił podczas wykładu inauguracyjnego jako rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Jedna jest Ziemia i jeden jest człowiek na Ziemi.